cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way, but as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it. Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogmasie. Ja właśnie przyszłam się tutaj do Was przywitać, ale jedziemy do kościoła. Także na szybciutko się zebrałam. Mam co prawda trochę nieświeże włosy, ale już nie zdążyłam ich rano umyć. Także związałam szybko w takiego jakiegoś takiego byle jakiego koka. I jedziemy. Zarzuciłam sobie ten nowy sweterek. I ruszamy. Na polu tak strasznie sypie, że Mariusz poszedł odśnieżać już samochód, żebyśmy zdążyli. Także co, lecę, bo zaraz się spóźnimy do kościoła i widzimy się już za chwilkę. Wyszliśmy z kościoła, a Mariusz mówi, że znowu odśnieżanie. Nie było nas godzinę i znowu trzeba odśnieżać cały samochód. Oczywiście ręką najlepiej. Vlogmas! Witamy się z Wami w kolejnym filmie na naszym kanale. Właśnie jesteśmy po kościele. Jedziemy właśnie do domku. Jest strasznie zimno i co chwilę trzeba odśnieżać samochód. Jak widzieliście wcześniej, Mariusz co chwilę odśnieża. Musisz sobie kupić rękawiczki, bo chyba zimno ci w rączki. Także jedziemy szybciutko do domku na cieplutką kawusię. Jakieś śniadanko, bo jeszcze nie jadłam śniadania. No, ty zawsze z rano zbierasz. Ja zawsze. A nie jest śniadanie. Ostatnie jem. Już zawsze po śniadaniu. Zawsze jem ostatnie, no. Także co, zapraszamy i życzymy Wam miłego oglądania. O, proszę mi się kawka. Widzisz, nawet w niedzielę musisz pracować. Kawkę to w pośpiechu. Dziękuję za kawkę. Tak, właśnie montuję dla Was film, kochani. Także nie wiem, czy wejdzie dzisiaj. W sensie dla Was będzie później, bo oglądacie to później. Nie wiem, czy wejdzie dzisiaj film, bo nie wiem, czy się wyrobię z tym montowaniem, bo mamy niedzielę. Ale może jakoś ogarnę, spróbuję. Także zdrówko. Niedziela pracująca dzisiaj. No, wypadła dla Ciebie. Tak. Żebyście mieli co oglądać, to ja właśnie siedzę tak i montuję i nagrywam. Także mam nadzieję, że docenicie. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance... Zabieram się właśnie za gotowanie. Będę robiła kotleciki. Ziemniaki mi się już ugotowały. Mam też brokuła zrobionego na parze. Dzieci bardzo lubią, ja też. Zjemy obiadek i pójdziemy się przejść na śnieg. Może pojeździmy na sankach trochę, bo naprawdę trzeba skorzystać z tej pięknej pogody, bo nie wiadomo jak długo będzie tak sypać. Trochę tu jest głośno, bo dzieci się bawią i biegają. Także idziemy na maksa skorzystać z tej pięknej pogody. Trochę zimnej, ale pięknej. Dawno nie jeździłam na sankach i chętnie przejadę się na saneczkach jak za dawnych czasów. Mogę Wam polecić tą przyprawę. To jest przyprawa do mięsa. Zaraz Wam pokażę opakowanie. Mięsko z tą przyprawą jest naprawdę przepyszne. I ta przyprawa wygląda tak. Także mega polecam. My zawsze przyprawiamy tą przyprawą mięska i są rewelacyjne. They play my favorite song. I see a snowflake melt on the deck. I'm awful cold and longing for the holiday. Counting days until you're here. I've been waiting this whole year. Dear Christmas, Christmas, Christmas night. I know you may suffer light, but together. Zjedliśmy obiadek i idziemy właśnie przejść się na pole.
Właśnie musiałam sobie rozpuścić włosy, żeby ubrać czapkę, bo ciężko było w koku. Tak i po prostu tutaj sterczało z tyłu. I znalazłam jakąś taką czapkę, chyba 2 lata temu ją kupiłam. Także będzie, nie jest jakoś najlepsza, ale ważne, żeby mi było ciepło. Do tego ubiorę sobie taki czarny szaliczek i co, idziemy. Apa. Wyszliśmy na pole. On nie widzi na oczy. Wychodź, wychodź z tego śniegu. Zobaczcie na Zuzię. Weszła do śniegu i mówi, że nie może wyjść i zgubiła buta. Wychodź, myszka. Nie dam lody. Dawaj łapę i wychodź. Daj mi rączkę. Da. Jejku, ja nie mam rękawiczek. Wychodź. Wychodź stamtąd, wychodź. Jak nie ma buta? Racia stoi. Cały w śniegu. Ja nie mogę, no to pięknie. Weźmy wyszli na polko. No to musisz jej otrzepać tą skarpetkę, będzie jej zimno. Stój, myszka. Trzymaj się. Krystian wygląda jak taki mały bałwanek. Misiek, on ma czapkę na oczach. Weź mu popraw. Bałwanku! Gdzie chcesz? Chcę iść do samochodu chyba wejść, bo słyszę, że jest odpalony samochód. Samochód ci odmraża grozi. Pięknie! Może ma kombinezon. No może, ale niech stanie, bo będzie mu zimno. Ma rękawiczki, będzie miał mokre. Dziś mamy 4, także 4 okieneczko. O, tutaj jest. Coś może być większego dzisiaj w tym okienku, także jestem naprawdę ciekawa. Operator też jest ciekawy? Oczywiście. O nie! Zepsuło się. Nie, zawiodłam się. Co? Małe coś. Pędzelek jakiś, co to jest? Akurat ty masz pędzelków bardzo dużo. Nie, to nie jest pędzel do makijażu, Misiek. Zapach do samochodu. Aha, wiem! To jest chyba, wiesza się to w samochodzie, Misiek? I to pachnie jakoś? No, to pachnie. Takie trochę kobiece, wiesz? To się chyba wiesza w samochodzie. Tak. Jednak chyba wolę te swoje samochodowe perfumy. Ale nie jestem pewna. Ej, nie jestem pewna, czy to jest do samochodu. Jak wiecie, co to jest i jak się to używa, to dajcie znać w komentarzu. Bo mi się wydaje, że zapach do samochodu, ale nie jestem pewna. Chyba się na to wylewa jakieś olejki i to pachnie. Trzymaj, hop. Pokaż. A to nie jest czasem? No. To było dobre do ściągania kurzu, tak? Nie. Idealne było. Za małe, także to nie jest chyba to. No dziś nic szczególnego, rzucaj, nic szczególnego fajnego nie było. Ty pokaż to, bo jak odwróciłeś to... Tak, Misiek, to jest zapach do samochodu. Popatrz, tu ma te ziarenka do samochodu. No. Ale ładnie pachnie. Także musisz powiesić do samochodziku. Albo do samochodu, albo też można w domu takie coś użyć. Powiesić na klamce i też będzie ładnie pachnieć. Tylko obawiam się, że to nie jest do dużych pomieszczeń. Do samochodu maksymalnie. No chyba tak. Także, no dziś średnio, ale może 5 będzie lepsza. 5 też jest taka średnia, więc no zobaczymy jutro. Także numerek 4 taki średni. It's a cold night, baby, and I'm on my way to you. And the snow keeps falling down. Lit a fire and looked down on the avenue. I just love the way you carry the crown.
chcę Wam pokazać, kochani, fajny podkład, który odkryłam go w sumie już dawno, ale wybrałam sobie kiedyś zły numer, po prostu był dla mnie za jasny. Mieszałam go z innym podkładem za ciemnym, ale ostatnio myślę sobie, zamówię go jeszcze raz, tylko spróbuję sobie zamówić kolor idealny dla mnie. I wiecie co? I zamówiłam na próbę kolor 02 i kolor 03. 03 jest na mnie idealna, mam ją teraz na sobie. Wiadomo, teraz ten makijaż mam z całego dnia, a już jest wieczór, także zaraz ten makijaż będę zmywać. Więc nie jest taki idealny teraz. Nawet chyba tutaj mam jeszcze coś odbite z tuszu, ale to już mniejsza o to, zaraz i tak się idę kąpać. Muszę Wam polecić ten podkład, jest świetny. Zaraz go Wam pokażę z bliska. Jest on z Eveline. Ostatnio na promce kupiłam go za jakieś 15 zł, także naprawdę cena wow. I używam sobie go. On nie jest taki mocno kryjący, ale jak nałożę dwie warstwy, to dla mnie jest wystarczający. Także naprawdę mega Wam polecam. Utrzymuje mi się cały dzień na buzi. I tak prezentuje się on z bliska. Także dziewczyny, lećcie do Rossmana, albo najlepiej zobaczcie sobie w internecie, bo nieraz można go załapać na promce. I kupujcie, bo naprawdę jest świetny. Także co? Kochani, dziś mało nagrywałam, ponieważ wiedziałam, że mam taki materiał, który nie został wykorzystany, a po prostu chciałam go wrzucić, także teraz wrzucę Wam materiał z końcówki listopada. Ja się właśnie wykąpałam, zmyłam stary makijaż, nałożyłam nowy, żeby czuć się tak świeżo, bo tak jak mówiłam, to jadę właśnie za chwilkę na sesję zdjęciową. Krystianek coś płacze? Zaraz wracam. Krystianku, chodź. Miam, 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 robisz? Miam, miam. Także jak mówiłam Wam wcześniej, to jadę na sesję zdjęciową. Mamy dzisiaj sesję zdjęciową z naszej grupy Thermomixowej. Chcemy sobie zrobić jakieś fajne zdjęcia świąteczne z Thermomixem. I właśnie mam straszny dylemat, jaką sukienkę ubrać. Mam tutaj kilka, także za chwilkę Wam pokażę. A teraz dokończę swój makijaż. Ja zrobiłam sobie właśnie tutaj konturówką usta z Apolki. Ja mam ją w kolorze, już Wam powiem, jak znajdę. Ojejku, co to tu się dzieje? Krystianek mi tu coś rzuca? Gdzież ten kolor? Choco. Zobaczcie, ona się prezentuje z bliska, tak? Ja ją kupiłam na Allegro, uwielbiam te konturówki. I teraz środek wypełnię sobie... Co się stało? Krystianek mi się tutaj dobiera do kosmetyków. Środek wypełnię sobie szminką z Huda Beauty. Ja mam ją w odcieniu matte lipstick. Nie wiem, czy to jest odcień. Nie widzę właśnie odcienia. Numer 2760, gdyby ktoś był ciekawy. Szybko wypełniam sobie usta, robię sobie włosy jakoś, bo tylko je umyłam. I pomóżcie mi wybrać, w jakiej sukience mam iść, bo mam totalny dylemat. Także jak wymaluję usta, to zaraz pokażę Wam te sukienki. See a snowflake melt on the deck. Dobra, usta wymalowane. Robię szybciutko włosy. A kto to tutaj robi w prysznic? Bach, bach. Robię szybciutko włosy i ubieram kieckę, bo już mam mało czasu. A jeszcze muszę nakarmić Krystianka przed wyjazdem, bo dzisiaj z dziećmi zostaje Mariusz. A ja mam taki trochę dzień wychodny, bo tak jak mówiłam, idę na sesję zdjęciową z naszą grupą Thermomixową. A później idziemy do jakiejś restauracji na jedzonko. Także totalnie fajnie, bo potrzebuję już takiego czasu dla siebie. Dawno nigdzie ostatnio nie wychodziłam, także... Ojejku, co się stało? Wszystko okej? Także moja głowa ostatnio naprawdę jest po prostu ciężko i tyle powiem Wam. Także potrzebuję takiego wyjścia i dziś akurat jest ten dzień, także bardzo się z tego powodu cieszę. Jeśli chodzi o sukienki, to mam tutaj trzy i myślałam, żeby ubrać albo taką w kropeczki na długi rękaw. Ona jest bardzo... Ło, co tu się stało, Krystianku? Rozwaliłeś mamie kosmetyk! Co to się stało? Gdzie?
Gdzie żeś ty się tu dobrał? Nie, mama kupiła dopiero z Basic Lab. Uciekaj, chodź. Chodź szybciutko. Rozrzuciła się. Idź tam do kuchni, no idź. Mama musi pościerać. Krystian mi rozwalił mój wygładzający płyn z Basic Lab. Dałam za niego dość sporo. Jestem wkurzona. No widzisz, rozwaliłeś mamie. No ale trudno, będę musiała kupić nowy, bo bardzo go lubiłam. Dobra, i wracając do tych sukienek, to tak jak mówiłam wam, mam albo taką w kropeczki z siateczką. Ona jest naprawdę całkiem fajna. Mam jeszcze taką świąteczną z tamtego roku, chyba z intro z Vlogmasa. Ona jest fajna, typowo świąteczna. Także jest krótka i później idziemy do restauracji i nie chcę w tak krótkiej sukience po prostu wychodzić, bo naprawdę ledwo i wszystko by było widać. I mam jeszcze jedną, ona jest taka bardzo elegancka. Taka beżowa. Ona jest w ogóle z chrztu Krystianka, na chrzcie Krystianka miałam tą sukienkę ubraną. Tutaj ma taki dekolt, mam nadzieję, że coś widać. Naprawdę też jest bardzo ładna. I się właśnie zastanawiam i nie wiem, mam dylemat. Ta na pewno odpada, ale mam dylemat między tą a tą. Ale coś wymyślę spokojnie. Zobaczcie, ubrałam tą sukienkę w kropeczki. Nie zwracajcie uwagi na włosy, bo jeszcze ich nie ułożyłam. I właśnie nie wiem, czy w niej iść. Ubrałam takie zielone kolczyki, te nowe, co kiedyś sobie kupiłam, ale one totalnie mi chyba do tej sukienki nie pasują. Także chyba powiem wam, że przymierzę chyba jeszcze tą jasną. Bo te kolczyki do tej jasnej będą bardzo pasowały. Także nie wiem, Mariusz mówi, że lepiej wyglądam w tej, ale zaraz muszę podjąć decyzję, bo muszę po prostu zaraz wyjeżdżać. No ale kolczyki naprawdę do tej sukni by ładnie wyglądały, także przebieram się w tą i zaraz się pokażę wam w tej. A ta druga sukienka prezentuje się tak. No i uważam, że te kolczyki bardziej pasują do tej sukienki. I powiem wam, że nie wiem. Aha, widzę, że teraz też widać mi tutaj z boku biustonosz, także trochę kiepsko. Także chyba powiem wam, że finalnie pójdę w tamtej. Muszę włosy jeszcze ułożyć, ale kolczyki naprawdę pasują do tej sukienki. Trochę są ciężkie, także no nie wiem, powiem wam, nie wiem. Mam straszny dylemat, ale raczej pójdę w tamte. Tutaj widzę, że mi wychodzi też biustonosz z boku, także nie fajnie. Idę jeszcze zapytać raz Mariusza dla pewności i już będę za chwilkę wyjeżdżać. Ci czapkę. Czapkę? Nie jeszcze. No, jestem taka mało świąteczna coś, no nie? No to... No czapkę nie dam na głowę. A też moją na głowę? Nie, to... A nie. No. Może tu jest jakiś taki migacz, żeby... Migacz? Jest to migacz! I teraz się popatrzę tego miksa. Dobra, idealny, tu na boga, dawaj. Szefową na środek. No właśnie. Tak. Nie, ona mnie to dobrze zasłania. Na kolana. Marta, to się ciągle. Ale tam jeszcze je siada i co? Chcesz jakiś misiek? Stałabyś tam po i ja chyba ten też się wejdzie. Czemu nie się? I teraz taka dziura i usiądzie tak na tym. Dziewczyny, w ruchu coś musimy, bo w ruchu zawsze takie ładne wychodzą. Tylko nie wiem, jakim w ruchu. Najpierw zrób nam bez ruchu. No. Dobra, nie mówić, uśmiechnąć się, wyprostować się, cycki do przodu, wyciągnąć brudy. No. O, mamy to. To. No to jeszcze w ruchu nam zrób, takie w ruchu, tylko ja cię na przykład podrzucić takimi szkami. No. To czekajcie, na trzy. A co ja mam? Trzy. Patrzcie się na mnie i ciągnę cztery. A bo tak, trzy, cztery. The snow is falling down. Longing for this Christmas, when everyone's so
Wiecie co, może tak. Ale co? Chilling by the fire as I'm trying to get your attention.